mamy kilka nowości i zaczynamy od płatków marki Heimisch, które jednocześnie są świetną alternatywą toniku. Dodatkowo w składzie mamy oczar wigilijski, głównie dedykowany celom problematycznym, przetłuszczającym się. Mamy również wyciszającą wąkrotę azjatycką, no i co jest ważne, łagodzącą lawendę. Płatki są duże, w związku z tym jeden taki płatek wystarczy, aby pokrył obszar całej skóry twarzy, jak i szyi. Przepięknie tonizują, optymalnie nawilżają i moim zdaniem idealnie przygotowują skórę pod make-up, jednocześnie po prostu oczyszczając skórę po wieczornej pielęgnacji, tak naprawdę nie potrzebujecie innych produktów. Ja bardzo często pomijam piankę i właśnie tonizuję sobie buzię przy użyciu takich płatków. One mają dwie strony, taką bardziej wypustkową, moim zdaniem taką idealnie peelingującą o paranku, ale możecie, jeżeli macie skóry ultra wrażliwe, po prostu sięgnąć po tą drugą stronę, bardziej płaską. Długowieczność to również taki proces, który zachodzi w naszej skórze, w całym organizmie, ale jednocześnie na skórze twarzy. To jest bardzo ważne, żeby zachować długo taki młody wygląd. I tutaj kluczem jest witamina C. Ona przepięknie rozświetla, jest silnym antyoksydantem. Dodatkowo pokażę Wam produkt wzbogacony o przeciwutleniacze i dewenone i kwas hialuronowy, a co ważne w ceramidę, czyli budulec międzykomórkowy. I poznajcie nowe serum od marki Make Prem, które posiada w składzie śliwkę kakadu. I tutaj mamy bogactwo witaminy C. Konsystencja mi się bardzo podoba. Zapach praktycznie niewyczuwalny. I to jest dzisiaj serum, które będę testować dla Was pod makijaż. Konsystencja jest bardzo leciutka, ale co ja lubię, pozostawia taką śliską warstwę. Generalnie można to porównać do śluz ze ślimaka, czyli w momencie, kiedy aplikujemy, nie zostawia taką skórę suchą, jakbyście w ogóle miały wrażenie, że nic nie nakładacie, tylko właśnie zostaje Wam delikatna warstwa. Także tak, buzia jest przygotowana do nałożenia makijażu, ale jeszcze dwa kosmetyki, czyli lekki krem i filtr, bo o tym też trzeba pamiętać, zwłaszcza korzystając z produktów bogatych w witaminę C. Przeglądając zakładkę nowości, na pewno zauważycie, że dużo pojawiło się produktów od marki Jejun, która już zasłynęła z płatków pod oczy, ale mamy również całą serię bazującą na owocu okry. I to jest owoc, który przede wszystkim jest bogaty w antyoksydanty, ale przede wszystkim silnie nawilża skórę. No i mamy jeszcze kompleks 12 peptydów, które przepięknie nawilżają skórę, dlatego też wybrałam w ramach końca mojej porannej pielęgnacji krem. I muszę Wam powiedzieć, że niezwykle mi się podoba konsystencja, zresztą zaraz zobaczycie, myślę, że będziecie wiedziały, o co chodzi, bo macie podobny gust do mnie, jeżeli chodzi o konsystencję. Ślimak. Ślimak i tutaj, słuchajcie, jest to taka konsystencja, która myślę, że Wam się świetnie sprawdzi pod makijaż. Jest to ultra nawilża konsystencja. Ja ten krem testowałam przez kilka ostatnich dni i muszę Wam powiedzieć, że absolutnie nie odczujecie przesuszania, wręcz przeciwnie, skóra będzie tak nasycona dosłownie wilgocią. No i co mi się niezwykle podoba, to to, że ten kosmetyk bardzo ładnie regeneruje. Bardzo ładnie. Zresztą owoc okry niezwykle kompleksowo działa na skórę. Powinnyście zdecydowanie przyjrzeć się masce żelowej. Ona jest naprawdę fantastyczna. I to jest krem, który przede wszystkim świetnie przygotuje skórę pod makijaż. W pielęgnacji wieczornej, bo ja zwykle robię taką fazę testu przez pierwsze 2 tygodnie. Najpierw testuję zarówno w porannej, jak i wieczornej pielęgnacji kosmetyk, a dopiero później do docelowej pielęgnacji go stosuję. Tak tutaj nie mogę powiedzieć, on moim zdaniem nadaje się zarówno do wieczornej i takiej porannej pielęgnacji, więc macie bardzo kompleksowy kosmetyk. No ale tak jak mówię, mnie zachwyciła konsystencja, to nasycenie wilgocią i to, jak fantastycznie działa ten kosmetyk, bo naprawdę bardzo ładnie też uelastycznia skórę, więc osoby, które mają już pierwsze zmarszczki, takie czują przesuszenie i właśnie wtedy pojawiają się największe zmarszczki, to oprócz picia wody, pamiętajcie, że krem jest podstawą. Także przechodzimy do makijażu. Jeżeli borykacie się z bardzo tłustą skórą, albo też problematyczną, to ten kosmetyk będzie rewelacyjny. Dlaczego? Ponieważ ma lekką konsystencję, dodatkowo mamy aż 100 ml produktu i co jest ważne, bardzo fajnie się dozuje. Idealna konsystencja, leciutka, w związku z tym możecie śmiało aplikować na skórę twarzy i zasada 2 palców, myślę, że tutaj Wam się super sprawdzi. A dodatkowo, ja mam jeszcze swoją zasadę, nakładania 3 cienkimi warstwami. I wtedy jestem pewna, że kosmetyk się nie będzie rolował, nie będzie się warstwił na skórze pod makijażem i przede wszystkim szybko się wchłonie. Także z trzech warstw muszę Wam powiedzieć, że już na przestrzeni kilku
ostatnich miesięcy sprawdza mi się najlepiej. A ten kosmetyk jest bogaty w wąkrotę azjatycką, przez co wyciszy bardzo ładnie skórę. Mamy propolis w składzie, który działa odżywczo, a jednocześnie lekka konsystencja sprawi, że wszystkie podkłady wam się będą trzymały cały dzień. Zobaczcie, jaką nowość wypuściła marka Sensum Mare. Nie tylko kompleksową pielęgnację bogatą w retinol, witaminę C, ale również mamy nowe gąbaczki i nowy odcień samego nowego podkładu. Także mamy kolor przejściowy, także krem BB. Moim zdaniem jest to fajna opcja, jeżeli macie bogatą, odżywczą pielęgnację i jednocześnie nie borykacie się z przebarwieniami. Natomiast ja bym się chciała przypomnieć o naszym kultowym krem BB od marki Mizon. Notabene bardzo mi pasuje kolorystyka i jestem bardzo ciekawa na kolejne testy, jak się sprawdzi nowość od marki Heimish, ponieważ Heimish również wypuściło nowy krem BB. Możecie zobaczyć w zakładce nowości, mamy oczywiście swatche przygotowane, w związku z tym będziecie mogły idealnie w punkt wybrać kolor, więc ja obstawiam, że u mnie to będzie oczywiście numer 27, bo stosuję samoopalacze. Natomiast jeżeli chodzi o Mizon, również mam 27, będę nakładać gąbeczkę, zobaczcie, nas przepięknie zakończona w taki szpic, ma logo Sensum Mare, no i co jest ważne, jest mięciutka. Więc będzie fajnie aplikować zarówno podkłady, jak i krem BB, bo może Was zdziwiło to, że sięgam po gąbeczkę, jeżeli chodzi o krem BB, ale muszę Wam powiedzieć, że Mizon perfekcyjnie wygląda właśnie klepane gąbeczką i jednocześnie ja dzięki temu trikowi zwiększam jego krycie. Więc jeżeli macie przebarwienia, to muszę Wam powiedzieć, że Mizon sobie świetnie z nimi poradzi. A co ważne, nadal będzie wyglądał lekko i ta skóra będzie promienna. To jest właśnie sekret kremu BB, że one wyglądają bardzo długo promiennie na skórze. Nie rolują się, wręcz przeciwnie, one się bardzo ładnie dopasowują do skóry. A co ważne, jak już macie swój odpowiedni kolor, to myślę, że latami zostaniecie z tym produktem. Z bliska możecie ocenić, jak ten krem BB prezentuje się na skórze. Moim zdaniem efekt tafli, ale jednocześnie taki idealny. Zobaczcie, jak skóra miękko i przede wszystkim tak energetycznie wygląda. Ja muszę Wam powiedzieć, że mimo, że mam ciemny kolor, to on bardzo świeżo wygląda na skórze. I dodamy sobie odrobinę korektora, tym razem to będzie nowość od Fawty. Jest to, słuchajcie, korektor, który moim zdaniem ma bardzo duże krycie i już z wieloma osobami rozmawiałam, że są po prostu tym kosmetykiem zachwycone. Dlaczego? Ponieważ on jest bardzo delikatny. Jednocześnie ma fajne krycie, zobaczcie, jak on bardzo ładnie rozświetla skórę i wygląda naturalnie. On się w ogóle nie wałkuje, nie roluje, gdzieś tam nie wchodzi załamania przez cały dzień. Ale ja uważam, i to jest moja podpowiedź, że powinnyście nakładać bardzo bogatą konsystencję nawilżającą pod ten produkt, ponieważ on zastyga, a kiedy zastyga na takim dobrze nawilżającym kosmetyku, to wtedy bardzo ładnie się trzyma, nie ściąga naszej skóry i naprawdę ma taki efekt delikatnego, ale jednocześnie konkretnego krycia. Czy nowości marki Peripera tylko i wyłącznie można wykorzystać na usta? Zdecydowanie nie. I muszę Wam powiedzieć, że jestem ogromnym zwolennikiem nakładania, aplikowania pomadek na policzki jako kremowy róż. One przepięknie pachną dodatkowo. No i jak można jeszcze wykorzystać dodatkowo naszą gąbeczkę Sensum Mare? Właśnie rozprowadzając takie kremowe produkty. Zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Skóra przede wszystkim jest promienna, rozświetlona, więc to nie tylko produkty dedykowane naszym ustom, ale również je przepięknie podkreślą, ale zobaczcie, jak przepięknie prezentują się również na policzkach, jak od razu skóra błyszczy i jest pełna witalności i dodatkowo mamy taki naturalny rumień. No i zobaczcie, delikatnie przepudrowałam skórę twarzy, dołożyłam bronzera i róż i tak naprawdę baza naszego makijażu, czyli skórę twarzy mamy wypielęgnowaną, jednocześnie umalowaną, a teraz przejdziemy do przepięknej palety. Zobaczcie, ona się po prostu prezentuje cudownie. Kolory są obłędne. To jest nowa paletka marki Heimish, Nude Coral. Każdy z, oczywiście z cieni jest nazwany, więc ja jako bazę będę używać tego przepięknego. I to jest, słuchajcie, Aurora Gold. Zresztą no, kolor naprawdę jest przepiękny. Będę nakładać takim po prostu puchatym pędzelkiem i to jest fenomenalny kolor bazowy, jeżeli chodzi o blask. Przepiękny. Możecie go troszeczkę przeciągnąć albo zmieszać z tym troszeczkę jaśniejszym obok i dać go tutaj pod łuk brwiowy, aby stworzyć bazę. Ja dzisiaj troszeczkę zrobię taki ciekawy myk, jeżeli chodzi o połączenie kolorów, ponieważ będę sobie budować ten efekt tafli, ale zobaczcie, no przepięknie to wygląda, jak to się mieni. Wow.
W załamaniu damy troszeczkę ciemniejszy brąz, ale to jeszcze nie będzie ten docelowy, który chcę Wam pokazać, żeby nałożyć na powiece. Będziemy sobie budować to załamanie i to będzie takie przejście, ale tym razem odwrotnie. Ciemniejsze będzie jako nasz bazowy jednocześnie, on się będzie najbardziej wybijał, ale ten delikatny brąz możemy również dać tutaj. No i powiem Wam, że to stworzy efekt takiego makijażu 3D. Natomiast na samym końcu nałożymy ten najciemniejszy i nałożymy go centralnie na środku powieki. On nie ma bardzo dużej pigmentacji, w związku z czym da Wam efekt takiego łagodnego przejścia i nie do końca go dociągniemy, ponieważ tutaj się wybija nasz przejściowy jasny kolor. Wracamy do dużego pędzelka. Powiem Wam tak, one są bardzo kremowe, bardzo metaliczne w wykończeniu, w związku z tym naprawdę super się nimi pracuje. Także makijaż oka naprawdę jest prosty w wykonaniu tych cieni i powiem Wam, że to jest bardzo elegancka paleta. Myślę, że Wam się spodoba, jeżeli chodzi o takie makijaże dzienne, bo mamy tutaj na przykład kilka matowych odcieni, których ja również będę pracować, ale w związku z tym, że zbliżają się Sylwestra, różne okazje, taki naprawdę przepiękny, błyszczący czas, myślę, że tymi cieniami dzisiaj naprawdę wykonałam bardzo fajny makijaż, także przechodzę do drugiego oka i zajmiemy się ustami. No dobra, żartowałam, jeszcze mamy jedną nowość, a w zasadzie cztery nowe maskary marki Peripera. Tym razem postawiłam na efekt wydłużenia i podkręcenia. To jest Black Cara Clear Set od marki Peripera. Bardzo fajna szczoteczka, myślę, że Wam się spodoba, bo jest cieniutka. Ładnie też rozdziela rzęsy i tworzy efekt wydłużonych, co mnie akurat się przyda, ponieważ ja swojego czasu używałam odżywkę do rzęs i powiem Wam, że naprawdę bardzo efektownie można je wydłużyć. Ta maskara jest sama w sobie taka fajna, półsucha, więc ona nie będzie Wam sklejać rzęs. Ja mam wrażenie, że ona dosłownie dociera w każde miejsce od nasady. Zresztą zaraz Wam porównam efekty przed i po. A tak naprawdę jedną stronę z drugą po pierwszej warstwie. Tylko się wgryzę w każdą rzęsę. Bardzo ładnie się nią pracuje. Jest taki bardzo też jednocześnie miękki efekt. Zobaczcie. No fajnie to wygląda i to jest dosłownie pierwsza warstwa, więc nałożę sobie drugą. Ta zdąży się delikatnie przegryźć i zobaczymy, jak wygląda druga warstwa. Pokażę Wam się jeszcze raz z bliska i zobaczcie, jaki efekt da ta maskara. Bardzo fajne otworzenie oka, wydłużenie. Nie spodziewałam się, muszę Wam powiedzieć, że jestem przyzwyczajona do europejskich maskar, a ta mnie naprawdę zaskoczyła. I kolejna nowość marki Peripera, tym razem odcień 25, bo wcześniej testowałyśmy 21, jeżeli chodzi o policzki, czyli delikatny róż. Natomiast troszeczkę podkreślimy usta ciemniejszym kolorem i sięgniemy po przepiękną matową pomadkę. Ona jest takim, one w ogóle przepięknie pachną, odcieniu brzoskwinio maliny. I one mają taki efekt zastygnięcia na ustach. Bardzo ładnie się też dopasowują kolorystycznie. I ja uważam, że jedna taka cienka warstwa daje naprawdę optymalne krycie. Patent i nie ma cieńczego na zębach, to jest super. Także muszę Wam powiedzieć, że ten look mi się bardzo podoba. Dlaczego? Bo jest taki świeży. Zobaczcie, przede wszystkim bardzo ładnie wybijają się policzki, ładnie współgrają z ustami, makijaż oka nie jest przesadzony. Powiedziałam, że to jest taki makijaż dzienny, no a w związku z tym naprawdę będzie Wam się komfortowo nosić nowości i jednocześnie macie taką unikatową, kompleksową pielęgnację, jeżeli chodzi o cery problematyczne, tłuste, mieszane, bo to są niezwykle lekkie konsystencje, które Wam utrzymają jednocześnie ten makijaż. Sam w sobie krem jest absolutnie fantastyczny i to Wam naprawdę polecam. Konsystencja mnie zachwyciła. No i jeżeli chodzi o krem BB, no to tak niezmiennie ulubieniec. Natomiast, no mówię, będziemy testować nowości marki Heimisch, także koniecznie zaglądajcie do nas na Instagram, gdzie pojawią się rolki, swatche. A teraz Was zapraszam na swatche wszystkich kolorów marki Peripera. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten make-up był przede wszystkim szybki, prosty. I jednocześnie odkryjecie kolory pomadek, które myślę, że podpiną Wasze serca, usta i nie tylko. Także trzymajcie się. Cześć!